Niech będzie po Panu Jezus Chrystus. Kłaniam się przede wszystkim czcicielom świętego Józefa. Jak pamiętacie, pragniemy szczególnie czcić dzień 19 każdego miesiąca. W tym dniu chcemy modlić się do świętego Józefa, chcemy jemu zawierzać różne grupy społeczne. Zbliża się 19 dzień stycznia, tym razem pragnę zaprosić wszystkich do Liskowa. W Liskowie chcemy w sposób szczególny zawierzyć świętemu Józefowi 19 stycznia młodzież bierzmowaną, ich rodziców, świadków bierzmowania. Zapraszamy też wszystkich tych, którzy może niegdyś byli świadkami bierzmowania i zupełnie zapomnieli o tej swojej roli, nic z tego nie wynika, a może warto, żeby coś z tego wyniknęło. I dlatego chcemy te wszystkie osoby i skutki tego sakramentu ważnego, jakim jest bierzmowanie, zawierzyć świętemu Józefowi. Święty Józef, jak wiemy, był tym, któremu anioł, czyli Pan Bóg, zlecił zadanie, aby nadał imię swojemu przybranemu synowi. To święty Józef nadał naszemu Zbawicielowi imię Jezus. Podczas bierzmowania wielu młodych ludzi przyjmuje nowe imię. Jesteśmy w tym pięknym okresie jeszcze ciągle Bożego Narodzenia. Ten moment jest szczególnie obecny, kiedy święty Józef nadaje imię Jezusowi. Chcemy zawierzyć młodzież, ich świadków, ich rodziców, chrzestnych, wszystkich tych, którzy są wokół bierzmowania, zjednoczeni świętemu Józefowi. Niech on ich wspomaga, tych, którzy w tym roku przyjmą sakrament tak zwanej dojrzałości chrześcijańskiej, tak naprawdę poważnej, indywidualnej, osobistej inicjacji w przyjaźń z Chrystusem. To zawierzamy świętemu Józefowi 19 stycznia. Jest rozważanie w opiekunie na ten temat. Każdy może zrobić indywidualnie, w swojej parafii, w domu, a razem z telewizją Dom Józefa zapraszamy do Liskowa, parafia Wszystkich Świętych, czwartek 19 stycznia, godzina 18. Szczęść Boże.